Mamy to! Mamy to, moi drodzy! Mamy to! Ankylodokus będzie pił! Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku w grze Jurassic World Evolution DLC Sekrety Doktora Wu. Jesteśmy w nowej lokalizacji, Takano Research Facility. Także zobaczymy, co Studio Frontier Developments przygotowało dla nas tym razem. Intro i lecimy z naszym materiałem. Zapraszam! A zatem rozpoczynamy naszą misję. Pierwsze, co otrzymujemy, to oczywiście powiadomienie od pana doktora, że czeka na nas jakaś misja. O co chodzi za pierwszym razem? Research item from Research Center Ankylodocus Genome. Nagrodą jest 1 750 000 oraz lepsi prawnicy i modyfikacja genowa stres inhibitor w wersji 2.0. W sumie możemy sobie od razu zacząć tą misję, bo w sumie dlaczego by nie? Czyli co? Co my tutaj mamy? Mamy Fossil Center, w którym mamy nasze skamieniałości, ale wiecie co? Na razie ich nie sprzedawajmy. Nie będziemy ich sprzedawać. Dlaczego? Bo pamiętam, że tutaj będzie misja później ze Spinoraptorem, która będzie no kozacka, a raczej kozacko ciężka i będziemy potrzebowali na pewno pieniędzy. Zatem zaczynamy sobie oczywiście od czego? Od budowy Fossil Center. Research Center, przepraszam. Tu sobie połączymy, żeby to miało ręce i nogi. To się usunie. I tu się wszystko ładnie połączy. Okej. Okay. Research Center nam już się robi. Co my tutaj mamy? Mamy Fossil Center, mamy Hammond Creation Lab, mamy schron. Wyspa wygląda w ten sposób. Całość jest zabudowana, czyli nasze dinozaury mogą sobie, powiedzmy, latać później po całej przestrzeni. Po całej naszej wyspie. Fajnie, fajnie. Tylko, że... Albo dobra, Ankylodocusa damy sobie do tego już gotowego wybiegu. On jest cały pod napięciem. Grę zaczynamy mając 5 milionów. Jak sobie sprzedamy tutaj wszystko, to będziemy mieli około coś teraz już po zrobieniu Research Center jakieś 7,5, bo tam możliwe, że ze 3 miliony się uzbiera, jak się to wszystko posprzedaje. Okej, a zatem idziemy sobie, świeci nam się na żółto, że coś nam się odblokowało. Także jak wiemy, jest to gen Ankylodocusa. Tak więc lecimy. To niech się tutaj nam robi. O, zadziwiająco szybko się to wytwarza. Nawet mniej niż minutę, no proszę. A jak sobie odblokowałem jeszcze na Muerta East poprzednie ulepszenie, zmniejszenie kosztów transportu dinozaurów jeszcze się nie zrobiło. No proszę. Co nam się tu odblokowało? Nowa lokalizacja. Nowa lokalizacja. Aha, Takano Reserve. No tak, logiczne. Paleontologia, to już mamy wszystko. Nie mamy archiwum. Miejsca do wykopalisk też już mamy wszystkie. Okej, czyli nie mamy archiwum, nie mamy lokalizacji, nie mamy wszystkich genów i nie mamy wszystkich dinozaurów. Ale dinozaury się zmienią, jak tylko przejdziemy sobie właśnie lokalizację na Takano. Gen Ankylodocusa gotowy. Create Hybrid at Hammond Creation Lab Ankylodocus. No dobra, czyli skoro mamy zrobić Ankylodocusa, to... Aha, tu pewnie nie ma żadnego zbiornika na picie, nie ma. Ankylodocus, czyli mieszanka ankylozaura i diplodoka. Rozmiarów diplodoka. Nie musi mieć żadnych modyfikacji, nie? Hybrid at Hammond Creation. No, nie musi mieć żadnych, okej. Okay. Zamontujmy sobie ulepszenie, tak w razie W. Success rate niech sobie będzie, nie mamy mocy gdzieś. W czym nie mamy mocy? Nie wiem. A, ogrodzenie pewnie się gdzieś, no właśnie. No ale dobra, spróbujmy bez większej ilości. Fossil Center możemy sobie w sumie na razie wyłączyć. Później jak... Albo dajmy sobie tu od razu ulepszenia.
Output, output i tu niech będzie outage protection. Czyli mamy dodatkowe źródło zasilania. I zaczynamy, co ważniejsze, ze średnią, a nie z małą elektrownią. Także to akurat na plusik, bo jak widać, skoro mamy wszędzie prawie ogrodzenie pod napięciem, tu i tu, no to będziemy potrzebowali dużo energii, tak? Tym bardziej, że jest to betonowe ogrodzenie. Fuzzy Center dezaktywowane. Czy coś jeszcze mamy do zbadania? To, co się aktualnie wytwarza, poza tym nie mamy już nic więcej. Ok. Zobaczymy, czy uda się za pierwszym razem. Bo możliwe, że fakt, że mamy 5 milionów, może się okazać na przykład niewystarczający. A nie mamy, z tego co widzę, jeszcze Ranger Station postawionego nigdzie. Także to też niestety, ale kolejne koszty będziemy musieli ponieść. No to skoro będziemy musieli ponieść koszty... No ale dobra, zobaczymy. Nie będziemy wychodzili naprzód, zobaczymy, co nam gra tutaj powie, że jest do zrobienia. Ankylodocus niech nam się wytwarza, ja zrobię małe cięcie i widzimy się, jak się wytworzy. Okej, nasz Ankylodocus powoli kończy się już nam wytwarzać, udało się bez problemów, także dla bezpieczeństwa można sobie oczywiście modyfikację Success Rate wersji 4.0 zamontować, to na pewno się wtedy uda i jest wystarczająco, żeby taki Ankylodocus powstał. No to co? Wypuszczamy naszego maluszka. Nasz pierwszy Ankylodocus, moi drodzy. No widać, że nie jest to jakieś... coś stworzone przez matkę naturę, tak? Chociaż w sumie... na upartego... Korzystając z chwili wolnego czasu, zachęcam oczywiście do subskrypcji kanału. Będzie mi niezmiernie miło, jeżeli liczba subskrybentów będzie się jeszcze bardziej powiększała. Jest nas już 107, tak więc tworzymy coraz większą społeczność. Zachęcam oczywiście do kliknięcia tego czerwonego guziczka. Aha. Okej. Incubate and release into the same enclosure Brachiosaur, Stygimoloch, Changinkinosaur. Okej, Stygimolochy muszą być na pewno 3, a nie 2. To już wiemy. Brachiozaury, oni chcą 3 brachiozaury. Także jak widzicie, oczywiście tu musimy sobie wyrzucić wszystkie modyfikacje. 3 brachiozaury. No, jak widzicie, gra na samym początku już od nas... wymaga bardzo, ale to naprawdę bardzo dużego wkładu pieniędzy. Z 5 milionów zrobiło nam się nagle 2,5 miliona, a jeszcze nie kupiliśmy sobie Ranger Station, tak? Okej, brachiozaury. Raz, dwa i trzy. Nie postawiłem jeszcze mu karmnika, bo nie mam pojęcia, ile będziemy potrzebowali pieniędzy. Trzy brachiozaury będą się nam raczej robiły dosyć długo. No w tym czasie jak widzicie, już nas na coś nie stać, także pojawiają się pierwsze problemy z pieniędzmi. Karmnik jest za drogi. Także jak widzicie, nie jesteśmy w dobrej sytuacji. Mamy Ankylodocusa, ok, ale nie mamy tak na dobrą sprawę żadnych rzeczy, które by nam generowały przychód. Jedyne co, to tak naprawdę ze sprzedaży biletów dostajemy troszkę więcej środków, pod warunkiem, że kupiliście sobie ulepszenie Improved Marketing wersji 2.0 na poprzedniej wyspie. Tak, znaczy jeżeli odblokowaliście je na poprzedniej wyspie, to możecie je sobie kupić na przykład na jakiejś wcześniejszej z kampanii, gdzie już macie całą masę pieniędzy. Bo są to dosyć drogie ulepszenia, także jedyne co zarabiamy, to tak naprawdę teraz ze sprzedaży biletów, bo nie mamy ani żarcia, ani ciuchów, ani pamiątek, ani zabawek, nie mamy nic. Jest to tyle kiepska sytuacja, że nie możemy postawić mu nawet karmnika na żarcie. I to jest problem.
Czyli chyba jednak będziemy musieli. Dobra, sprzedajmy sobie to wszystko. Najwyżej będziemy się martwili później. Sprzedajemy. Mamy 191 tysięcy. A teraz mamy 3 miliony. Widzicie, mówiłem, że 3 miliony się uzbierały w tych wszystkich minerałach, skamielinach i tak dalej. Swoją drogą zastanawiam mnie, dlaczego ten karmnik jest aż tak drogi. Dlaczego on kosztuje 728 tysięcy? A ten kosztuje raptem 240. Ja rozumiem, że trzeba go uzupełniać troszkę rzadziej i tak dalej, no ale bez przesady. Brachiozaur i dom. No dobra, niech będzie na razie ten. Najwyżej jak już się tutaj zacznie wszystko kręcić, to będziemy martwić się później. Czyżby Ankylodokus nam pił? Tak, musicie też zadbać o to, żeby na tym wybiegu zrobić mu jakąś rzeczkę, jakąś kałużę, żeby on miał z czego pić, bo tutaj jest po prostu goły wybieg i nie ma tutaj absolutnie nic. Nie ma jedzenia, nie ma picia, także o wszystko trzeba zadbać samemu. Okej, brachiozaury są wytwarzane. Zaraz będziemy musieli zrobić 3, nie 2 stygimolochy i chunginkinozaura. Tak? Dobrze to wymawiam? Jeżeli źle to wymawiam, to poprawcie mnie w komentarzu. Ale dobra. Jak zrobią nam się brachiozaury, to przejdziemy do stygimolocha i zrobimy 3, a nie 2, bo 2 będą wchodziły wnerwione. A, i będzie tak, to się szykował nam jeszcze jeden wydatek, bo będziemy musieli postawić niski karmnik. Nieźle. Dobra, to sobie dezaktywujmy, żeby nam nie ciągnęło prądu. Tu możemy sobie jeszcze na przykład zamiast improved output dać na zredukowaną nadwyżkę, co nam też będzie przynosiło dodatkowe pieniądze. A raczej nie będzie nam schodziło tyle pieniędzy za generowany prąd. I dzięki temu też będziemy zarabiać. Zobaczymy, jak wyjdziemy, nie? Bo mamy teraz 2 890 tysięcy. Nie mamy żadnych budynków, które by podnosiłyby nam ocenę parku. Jedyne, co nam tutaj ciągnie ocenę parku do góry, jest to Ankylodokus. No to chyba zrobię kolejne cięcie, bo bez sensu, żebym was trzymał i nic tutaj nie robił. Cięcie. Dwa brachiozaury już są na wybiegu. Wypuszczamy oczywiście naszego trzeciego, żeby tamte dwa nie poczuły się samotne. Tak więc nasz trzeci brachiozaur trafia do stada, wychodzi już na wybieg. Stygimolochy 2 też już są wytwarzane. Jak tylko wyjdzie ten brachiozaur, wrzucimy sobie trzeciego. Może już się powtórzę, ale uwielbiam brachiozaury. Są po prostu świetne. No dobra, mamy 3 brachiozaury, 2 stygimolochy i trzeci już nam też wychodzi, będzie się wytwarzał. Okej. One wszystkie mam być na jednym wybiegu, tak? Tak. Za chwilę pewnie będziemy musieli też postawić Ranger Station, co martwi mnie najbardziej. Zobaczmy, dokąd sięga... spokojnie możemy stawiać je na przykład jeszcze tu. Okej, to postawmy sobie tutaj mały karmnik, żebyśmy nie wydawali niepotrzebnie pieniędzy. I wypuśćmy sobie nasze stygimolochy. Ten gatunek też bardzo lubię. No hej. Jeszcze będą wyglądały tutaj przy tych brachiozaurach. I został nam jeszcze trzeci gatunek do wytworzenia, tylko najpierw niech nam się skończy robić tu stygimoloch. I okej. Który? Okej. C, gdzie mamy C? Dobra, tu mamy. Wyrzućmy z niego wszystkie modyfikacje, żeby był jak najtańszy. Tylko szczerze powiedziawszy, nie pamiętam, ile ich musi być, także zróbmy 2.
Zróbmy dwa i zobaczymy, czy to wystarczy. Dlaczego z tej game molochy zrobiły mi się tak szybko? Bo wyrzuciłem success rate i wrzuciłem dwa razy incubation speed na potrzeby odcinka. Tym bardziej, że nie mamy tutaj żadnych modyfikacji genetycznych granych, także powinno się wszystko udać, bo mamy 100% genu. Czy trzy stygi molochy wystarczą? Bo tutaj ma, na razie chyba jeszcze ten trzeci się nie załapuje jako stado. I będzie problem. No jak widać, 3 to też za mało. No, trzeba na Cito zrobić 4. Dopiero będziemy, powiedzmy, na styk. Ciągle nam schodzą pieniądze. Nie wiem, jak sobie poradzimy w następnych misjach. Naprawdę nie mam pojęcia. Miejmy nadzieję, że jakoś to będzie. Ciągle spada im komfort. To nie jest dobry znak. Dlaczego robię od razu więcej, żeby nie przedłużać niepotrzebnie odcinka i później ich nie ganiać, bo im spadł komfort albo coś. Na przykład, właśnie będą mi próbowały uciec przez to ogrodzenie, które jest pod napięciem i będzie problem. A po co? Wypuśćmy sobie nasz trzeci gatunek, żebyśmy już też ruszyli do przodu z misją. I zaraz też sobie zobaczymy, ile ich potrzebujemy. No, trzeba wypuścić jeszcze. Znaczy, jak już jest zrobiony, to i tak bym go musiał wypuścić, bo nie da się na przykład, nie wiem, cofnąć. Dobra, dwa są i wypuszczamy sobie jeszcze naszego stygi molocha. Zanim zaczną... Reszta stada, zanim zacznie nam tutaj siać zniszczenie. Jak widzicie, trzeba postawić Ranger Station. Dlaczego? O, gdzieś tu mogę tylko... O, dobra. Mamy to tak. Czyli możecie spokojnie stawiać sobie Ranger Station wcześniej, bo i tak trzeba je postawić. Czyli stygi molochy muszą być 4 i nasz Changing Kinozaur, poprawcie mnie w komentarzu, jeśli się to wymawiam, wystarczy, że są 2. Dlaczego robimy Ranger Station? Ponieważ w tej misji chodzi o to, żeby zrobić zdjęcie pijącej hybrydy. I pewnie po złości akurat pije teraz? Nie, myślałem, że będzie akurat teraz pił. Fossil Center mamy dezaktywowane i w zasadzie ono chyba nam już nie będzie tutaj do niczego potrzebne, nie? Dobra, wsiadamy sobie do auta. I jedziemy polować na moment, w którym nasz Ankylodocus pije. To może być ciekawe. Założę się, że troszkę będziemy czekali. Jak na razie z tego co widzę, nie śpieszy mu się z piciem. Hello. No dobra. Byłoby nieźle, jakby się udało to zrobić jakoś w miarę szybko. No i byłoby też nieźle, jakby na przykład stygi molochy się na mnie nie rzucały. I dałyby mi w spokoju robić zdjęcia. Byłoby całkiem przyjemnie. No ziomuś, weź łyczka. No weź łyniunia. No nie wierzę. No dobra. Czyli nie możemy stać w miejscu.
No to jak nie możemy, to sobie pojeździmy i poczekamy. Najgorsze jest to, że właśnie i Stygimolok i Chunginkinozaur mogą nas atakować. Będą się denerwować i będą nas atakować. Coś się zepsuło. Ankylodokus przechodzi przez Brachiozaura. O-o. Szarżuje na mnie. Nie ma mnie. Nie, jeszcze się popsuła pogoda, no nie wierzę. Normalnie jak majówka u nas. Dobra, chwilę sobie postoimy, poobserwujemy sytuację. Ręczny zaciągnięty, żeby nas wiatr nie zmuchiwał. I po deszczu. Komunikaty pogodowe nawet mamy. Ja nie mogę. A, nawet o tym nie myśl. Nie ma opcji. Nie, odczep się. Śliczny jesteś, ale z łaski swojej nie atakuj mnie, dobrze? No dlaczego ty się nie chcesz napić, no? No cóż, Ankylodokus świetnie się odnajduje tutaj w towarzystwie brachiozaurów, stygimolochów i tak dalej, ale no niestety musimy czekać, aż zacznie pić. I ktoś na nas znowu szarżuje. Panikują, jak nie wiem. Oj. Oho. Był zamach. Czemu na mnie polujecie? Niby roślinożercy i takie łagodne stworzonka miały być, tak? A cały czas się we mnie rzucają. No nie róbcie scen, no. Proszę, weź się napij. Bo ja tu nagrywam, tak to odcinek będzie trwał wieki. Dobra, inaczej. Żeby was niepotrzebnie nie trzymać i pokazywać, jak się jeździ samochodem w Jurassic World Evolution, zrobię małe cięcie i widzimy się, jak on zacznie pić, dobra? Mamy to! Mamy to, moi drodzy! Mamy to! Ankylodokus będzie pił! Tylko niech ten Chunginkinozaur się do mnie nie dopierdzieli. Ankylodokus looking for water. Nie! Drinking. Tak. Mamy to. To jest bardzo zła wiadomość, bo akurat tego nie mamy odblokowanego. Tak więc zrobiliśmy zdjęcie. Idziemy sobie do Research Center. Okej, czyli musimy uśpić sobie Ankylodokusa i będziemy musieli go wysłać do jego siedziby. Jest to nieznana choroba. Dobra, zrobimy to ręcznie, bo oni tego nie potrafią robić, bo pracownicy naszego parku, którzy pracują w ochronie, są upośledzeni. Nie wiem, jakim cudem oni dostali tę robotę, ale... Okej, do spania musimy w niego wpakować dużą ilość preparatu sypiającego, jak to na zauropoda. Okej, poszedł spać. Przenosimy i oczywiście jak przenosimy dinozaura, taki sam sposób jak go sprzedajemy, czyli wciskamy literkę R, jeżeli chodzi właśnie o komputery. W sumie ty możesz się już wycofać.
Bo i tak na razie naszych dinozaurów nie uleczymy, dopóki Ankylodocus nie wróci z jakiejś drugiej lokalizacji pana doktora. I zapewne dopiero wtedy poznamy szczegóły, tak, jakie to jest potrzebne lekarstwo, jak go uleczyć, bla 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 i tak dalej. Dobrze, że nie liczymy Ankylodocusa na NFZ, bo by to trwało i trwało, nie? Ale sami widzicie, jedna misja. Jedna misja, a już mamy tyle cięć. Tak więc jest ona dosyć długa. I wydaje mi się, że każdą misję tutaj na Takano Research Facility będziemy musieli w ten sposób pociąć, bo inaczej te odcinki będą trwały w nieskończoność. Wtedy musieliśmy czekać, żeby nam się wytworzył Ankylodocus. Później musieliśmy czekać, żeby wytworzyły nam się brachiozaury i jeszcze dwa gatunki. Później znowu trzeba było czekać, bo trzeba było uchwycić moment, jak Ankylodocus pije. I teraz znowu musimy czekać, aż nasz Ankylodocus wróci z badań. Także bardzo długie odcinki z tego będą wychodziły, ja to będę ciął, będę to montował i może uda mi się je skrócić do jakiegoś, powiedzmy, standardowego naszego czasu na kanale, że będą to jakieś, powiedzmy, 20-25-minutowe odcinki. Bo sami zobaczcie, ile to wszystko trwa. Ja aktualnie nie przerywałem żadnego nagrywania, nie robiłem tutaj pauzy ani nic, później sobie to potnę i na chwilę obecną, nie wiem jaka będzie minuta jeszcze, już faktycznie to zmontuję, ale teraz komputer pokazuje mi już 30, prawie 6 minut nagrywania. 35, 58 dokładnie. I teraz mam 36 minutę nagrywania. Ciekaw jestem, która to będzie minuta, jak już to faktycznie zmontuję. Korzystając jeszcze właśnie z chwili, że musimy sobie tutaj przez chwilę jeszcze poczekać, mam pewien pomysł na krótką taką mini małą serię z wskazówek, tipów, jak tutaj właśnie sobie radzić w Jurassic World Evolution. Tak, no w szczególności w kampanii, bo są pewne kwestie, które mogą nurtować pewne osoby, na przykład później chcą zrobić sobie super park w sandboxie, ale mają jakąś strasznie niską ocenę, także może jakieś takie mini seria z szybkich wskazówek, protipów, co zrobić, żeby na przykład zwiększyć atrakcyjność swojego parku. Co wy na to? Dajcie mi znać w komentarzu, co sądzicie na ten temat. No i co, no i nic tu nie możemy teraz zrobić. Misje na Takano są to misje na przeczekanie, tak? Musi sobie tutaj wszystko trochę potrwać. Ale wiecie co? Bardzo mi się podoba układ tego parku. Jest sobie tu jakiś wybieg, który swoją drogą ma dosyć ciekawy kształt. No i sam tutaj kształt tego terenu. To akurat mi się bardzo podoba. Można właśnie to zrobić w stylu takiej tylko i wyłącznie lokalizacji badawczej, nie? Mamy sobie ACU Center, Fossil Center, Research Center i Ranger Station. A oprócz tego tylko elektrownia i Hammond Creation Lab. Bez żadnych atrakcji dla gości. Nie czekamy kolejnych 2 minut, tylko od razu go przenosimy. No i teraz co będziemy musieli zrobić? Teraz będziemy musieli czekać, aż nam się zrobi badanie. 2 minuty. Okej, no to sobie czekamy w takim razie. Ale pocieszająca rzecz jest taka, że jest to nasze ostatnie badanie. Ostatnia choroba, jakiej jeszcze nie mamy odblokowanej. Tak więc nie będziemy już musieli tutaj zaglądać. Zostanie tylko tutaj do odblokowania jeszcze 5 rzeczy. I modyfikacje genetyczne. Te 3 na pewno odblokują nam się teraz, tak? Jak skończymy robić Isla Takano. To też. Wszystkie badania tutaj modyfikacji genetycznych będziemy mieli już odblokowane właśnie na Takano. Nie wiem po których misjach, ale tam chyba pisało 2., 3., 4., także po każdej misji będziemy sobie mogli coś odblokowywać. Co nam tutaj znowu doszło? Nowy gatunek. No okej, tak, to wiem. Coś jeszcze mamy? Mamy archiwum. Postać. Maisie Lockwood. Okej.
Okej, mamy wytworzone jeszcze za chwilę. Tak, ale po polsku to powiedziałem, to się po prostu w głowie nie mieści. Po prostu za dużo słów wypowiadanych w bardzo krótkim czasie. A ty gdzie, przepraszam, idziesz? Jedziemy sobie naszym samochodem Rangerów, nie będziemy ich skazywać na tą strasznie ciężką, trudną misję zaszczepienia dinozaurów, bo przecież oni sobie z tym nie poradzą za nic. Okej, zaczynamy od naszego ciekawskiego brachiozaura, który potrafi przechodzić przez ściany. Prawie bez głowy nik. No to nieźle, panie. Twardą masz skórę. Jeden gotowy. A, tu jest drugi. Nie ma co jak nie zauważyć brachiozaura obok, nie? No przecież jest za mały. Ile w niej trzeba tego pakować? Ja nie mogę. O-o. Dobra, tego już mamy z głowy. Najgorsze będzie chyba uleczenie stygi molocha, nie? U, tutaj nam już aż się położył nasz dinek, także trzeba się tutaj streszczać. A spróbuj się na mnie zamachnąć ogonem tylko. Dobra, jedziemy dalej. Ten też już się położył. Najgorzej. O, dostał wogą przypadkiem. Brachiozaury nawet już się kładą. Kiepsko. No to ładne to musi być choroba, skoro tak rozkłada wszystkie dinozaury naraz. No i masz, uleczyłem go i ten się już na mnie zamachnął. No chłopie, tak to się nie będziemy bawić. Nie wiem, o co mu chodzi, ale ewidentnie chyba nie lubi samochodów. Ankylodocus też już jest... Au. Też już jest gotowy. Został jeszcze do uleczenia stygi moloch i powinno być wszystko. I na tym polega ta misja, moi drodzy. Nie zrobiłem odcinka wprowadzającego, bo z tak właśnie coś mi się tak kojarzyło, że od razu tutaj będziemy mogli wlatywać z jakąś misją. Tak więc pierwsze co robimy, jak się pojawimy tylko na Takano Research Facility, to musimy sobie postawić Research Center i możemy od razu też postawić Ranger Station. Tylko ważną rzeczą jest to, żebyście na poprzedniej wyspie zostawili sobie skamieliny Strodona. Tak jak pokazywałem to w poprzednim odcinku na Muerta East. Skamieliny, minerały, ponieważ to będzie wam tutaj ułatwiało zdecydowanie przygody. Zresztą sami widzieliście, zaczęliśmy z 5 milionami, a po wytworzeniu 3 brachiozaurów, które musimy zrobić na potrzeby misji, zostaliśmy mając 200 tysięcy na koncie. Czyli nic nie mogliśmy z tego zrobić, nawet nie mogliśmy postawić paśnika. Tak więc oglądajcie odcinek, mam nadzieję, że wam się materiał podobał, że taki sposób przedstawiania, jak przejść daną misję, będzie interesujący. Pamiętajcie oczywiście o subskrypcji kanału, my widzimy się już niedługo na następnym materiale. Dajcie mi znać w komentarzu, co sądzicie o moim pomyśle na miniserię właśnie z ciekawostek czy tam protipów. Zwał jak zwał, jeszcze muszę wymyślić do tego jakąś fajną nazwę. A my widzimy się w następnym materiale. Na razie, trzymajcie się. Piąteczka.